sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. Chcemy, by wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszego grona odbiorców. A dziś moim i Państwa gościem znany i lubiany Marek Meissner. Witam Cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marku, dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o Rosji, ale w kontekście Rosji wydarzyły się bardzo ciekawe wydarzenia, w kontekście oczywiście Ukrainy i Rosji, a mianowicie Senat zatwierdził w końcu tą długo oczekiwaną pomoc amerykańską dla Ukrainy. Jak Ty to oceniasz? Tak, więc już powędrowało do podpisu do Bidena. Biden już powiedział, że podpisze i to podpisze ASAP. I teraz taka ciekawa refleksja, mianowicie z tego, co słychać w samym Waszyngtonie, to ta pomoc już jest. Ona jest już w Polsce, jest już w Czechach, jest już przewożona na Ukrainę. No to wiesz, no nie mieli latającego dywanu, no to skąd się to wzięło? Ano wzięło się z tego, że Biden zaryzykował. On miał jeszcze prezydencką autoryzację na 3,8 miliarda. Tego do tej pory nie można było ruszyć, bo to było na odnowienie stoków, które zostały, tych pierwszoliniowych, które zostały zużyte na zaopatrzenie Ukrainy. Biden zaryzykował. Biden zaryzykował i po prostu wykorzystał tą kwotę, przynajmniej miliard z niej, i ta dostawa w tej chwili idzie. I dlatego ona idzie szybko. Przypuszczam, że te 3,5 miliarda, 3,8 miliarda też zostanie właśnie w ten sposób użyte, to już będzie 2,8, bo miliard poszedł, i to będzie głównie amunicja. To już powiedział Warner w Face the Nation, takiej audycji cyklicznej CBS, powiedział, że po prostu pójdzie amunicja precyzyjna, pójdzie ATACMS na Ukrainę już w tym tygodniu. Czyli Warner wiedział. Warner wiedział, że to zostanie użyte i po cichu zaaprobował. Marku, teraz ale to nie, jest wielką, nie jest wielką tajemnicą, bo wśród naszych widzów mamy ludzi, którzy zajmują się hobbystycznie robieniem zdjęć samolotów i mówią, że w tamtym tygodniu takiego ruchu na rzeszowskim lotnisku to dawno nie było. Ale teraz powiedzmy sobie jedną rzecz. Amunicja dotrze za gdzieś do jednostek pierwszoliniowych gdzieś za tydzień. Gdzieś za tydzień następna transza amunicji dotrze, to będzie ta amunicja przypuszczalnie czeska, czerwcowa, na początku czerwca. Natomiast następna transza amerykańska dotrze prawdopodobnie pod koniec maja. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli teraz Rosjanie zaryzykują, to od 25 kwietnia do 25 maja, ryzykując o strzelanie, rzecz jasna, oni mają takie okno na przeprowadzenie poważniejszych ataków w tej chwili. Zanim Ukraina ich przydusi. Zanim Ukraina ich przydusi przede wszystkim artylerią, bo to, co ja dowiaduję się z frontu, to jest na zasadzie, my byśmy ich powstrzymali, gdybyśmy mieli czym strzelać. Niejednokrotnie mi Ukraińcy piszą, że to jest tak, że na 7-8 ich pocisków my odpowiadamy jednym. Pocieszające jest to, że z tą rosyjską amunicją artyleryjską różnie bywa, zwłaszcza jeżeli ta rosyjska nie jest rosyjska, tylko północno-koreańska. Też dostawałem z jednego z odcinków takie historie, że na ich 5 strzałów były 2 niewypały. No to sporo. Na pięć odpaleń. No i że to i tak z tymi niewypałami jest straszny problem, bo są potwornie niestabilne, kilku saperów już przez to zginęło. W każdym razie ta amunicja jest niesłychanie potrzebna. Niesłychanie potrzebna jest obrona przeciwlotnicza, bo jak spojrzymy, i to ciekawe, to obrona przeciwlotnicza wschorad, bardzo niskiego pułapu, bo jak spojrzymy na zestawienie strat ukraińskich, robionych tutaj przez wiarygodne źródła, to okazuje się, że 70% strat ukraińskich to są lancety i drony FPV. Czyli
to do czego trzeba strzelać. O ile do dronów FPV jest trudno raczej, bo one są na bardzo niskim pułapie. Rosjanie się nauczyli od Ukraińców, jak tymi dronami operować. O tyle lancety są do strącenia i prowadzące ich orłany, bo to orłany najczęściej, też są do strącenia, czyli braki w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i te braki trzeba załatać. F-16 coś wpłynie na obronę powietrzną, jeżeli w końcu w wakacje dotrze, czy to jednak będzie nadal taki sprzęt gdzieś chowany na zachodzie kraju? Najpierw, na pewno będzie chowany, najpierw trzeba tak wzmocnić obronę przeciwlotniczą, żeby Rosjanie bali się latać nad dalszymi, jak to ująć. Do tej pory to oni obstawiają front na głębokości do 15-20 kilometrów. Wchodzą tam, bombardują. Teraz o to chodzi, żeby oni się na tej głębokości przyfrontowej bali latać. Bo ukraińska obrona przeciwlotnicza, bo nie wiadomo co będzie i tak dalej. To już było. To już było. Zauważmy, że na ukraińskich obwieszczeniach o strąceniach rzadko pojawiają się nasze pioruny, rzadko pojawiają się wyrzutnie manpadsów. Dlaczego? Bo już zostały zużyte. A dlaczego zostały użyte? Dlatego, że używano ich, jak trzeba było, także przeciwko atakom na pociski, przeciwko atakom pocisków manewrujących. Masa filmików przecież wtedy mieliśmy. Masa filmików z tego jest, że strącali H-101, H-555, H-55. No ale Marku, jest na tyle część źle, z tego, że jeżeli... To były dekoje. Po prostu oni używali pocisków na pociski manewrujące, które tak naprawdę były puste. I tutaj pocisk był wart więcej niż obiekt, który był strącany. To samo używanie piorunów czy stingerów przeciwko mopedom. Używano, bo trzeba było, bo czymś trzeba było strącić. No ale na litość boską strącaliśmy pociskiem za 100 tysięcy złotych pocisk, prawda, moped wart 20. Mniej więcej. Także to Marku, tak, ale tak to znowu z drugiej strony, czy jest na tyle źle na tym obszarze przyfrontowym? No bo zauważyłem jedną rzecz. Rosjanie chwalą się tym, że te ich samoloty, czy to SU, zrzucają już te bomby takie powiedzmy no starej daty, bomby lotnicze i robią to bez większego problemu. I o tym mówią też ukraińskie źródła, że to też już jest coraz większy problem. No właśnie, dlatego że znowu nie ma efektorów, żeby te samoloty porazić, a pułap operacyjny to jest nie tak, że oni zrzucają z 500 metrów. Pułap operacyjny 34 to jest 4000 metrów. Czyli znaczy, że do 4000 metrów ukraińska OPL nie sięga. Jakby oni rzucali z 500 metrów, to nawet kaczki, których trochę mają, czyli ZU-23-2 byłyby dla nich niebezpieczne. A jeżeli oni chodzą z pułapu operacyjnego i wykonują zadania w tym momencie na profilu high, 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 to wtedy no bez rakietowej OPL trudno ich sięgnąć. No i to jest właśnie główna rzecz, która teraz będzie dochodzić, teraz powinna dojść, która zabezpieczy środowisko po to, żeby szesnastki mogły działać. Bo wiadomo, jak to jest w tej chwili. Jest tak, że startują rosyjskie 34, 25 i nawet czasami 24, bo oni się już ukraińskiej OPL nie boją. I dalej u góry jest cover, osłona z 35 i migów. No i teraz, jeżeli Ukraińcy się poderwą, to jest duża szansa, że trafią na kontrę Rosjan. W momencie, w którym będzie dobra OPL, to po pierwsze ci z dołu zaczną bać się latać. Po drugie, ci z góry będą musieli uważać już nie tylko na ukraińskie szesnastki, ale też na OPL z dołu. Także no tu nie ma innego wyjścia. Marku, ale to w takim razie jeszcze nasuwa się pytanie w kontekście tej pomocy, która już trafia, która zaraz trafi w większej ilości do Kijowa. Czy ona coś diametralnie zmieni? Rozmawiałem wczoraj z Marcinem Ogdowskim, stwierdził, że to tylko umocni te pozycje obronne. Bo tutaj mam wrażenie, w naszych mediach jest taka hura optymizm, że zaraz Ukraińcy ruszą do wielkiej ofensywy. W mojej ocenie nie.
Nie daj Boże, żeby poszli do ofensywy. Na jedną już żeśmy im załatwili i wyszli na tym fatalnie. Nie. Oni muszą przeprowadzać strategiczną obronę, tak jak to robią, i wykrwawiać po prostu Rosjan. I to nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia i tego innego wyjścia to nie będzie jeszcze długo. Do jesieni, póki Rosjanie będą mieli zdolności do przeprowadzania koncentrycznych operacji, na, powiedzmy, działań na szczeblu operacyjnym dużymi jednostkami. Bo masz rację. W tej chwili no to jest tak, że oni się starają wymacać te błędy ukraińskie albo jakieś dziury, jakieś, prawda, luki w obronie i tam wchodzić. Najlepszy dowód to jest Oczeretie, gdzie oni znaleźli taką lukę. I teraz Ukraińcy mają problem, bo usiłowali ją zatkać, też zlekceważyli Rosjan, dosłali zbyt małe siły i sytuacja jest patowa w tej chwili. Oczywiście. Także to tak będzie wyglądało. No to mnie, Marku, interesuje jeszcze jedna rzecz, którą obserwowaliśmy bardzo wyraźnie. Ona teraz, no dziś, chociaż dzisiaj jeden informacja się pojawiła, mianowicie pamiętasz ten spór między Kijowem a Waszyngtonem dotyczący ataku Ukraińców na rosyjski przemysł paliwowy, na obiekty tego przemysłu. Pytanie, docierają na Ukrainę pociski dalekiego zasięgu, czy my możemy się teraz spodziewać znowu ataków na tyły logistyczne, czy to jest też taki sposób Amerykanów, słuchajcie, atakujcie logistykę armii, zostawcie już te rafinerie, no bo wiadomo, ropa drożeje, tak? No tak, tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, na pewno będą atakowane centra logistyczne, na pewno będą atakowane magazyny. Tutaj to nie ma dwóch zdań. Przyjdzie amunicja, będą atakowane. Teraz pytanie, co będzie atakowane dalej. No, jest wiele obiektów zaplecza, które są równie istotne jak rafinerie. Teraz przyszła powódź, dodatkowo ten rosyjski przemysł petrochemiczny osłabiła. Na przykład rafineria w Orsku od 7 kwietnia zamknięta z powodu powodzi, a to jest jedna z głównych rafinerii benzynowych. Ja myślę, że nie do końca się zakończą ataki na rafinerię. Znaczy, pamiętajmy, dlaczego Amerykanie w tym momencie wystąpili z czymś takim. Listopad, wybory. I gdyby cena galona benzyny wzrosła, to wtedy notowania Bidena byłyby znacznie gorsze. A w tej chwili wszystko się waży na szalach. No, to raz jest procenciki. Biden, raz jest procenciki. Procenciki, które będą skrupulatnie sztab Bidena będzie się starał ciułać. I stąd taka panika. Zresztą fatalnym było wysłanie na pierwszą linię panią Wallander, która no, ma obciążenia w postaci Towarzystwa Przyjaźni Amerykańsko-Rosyjskiej, to już mogli wybrać kogoś innego. Naprawdę. No, jak zobaczyłem te okładki w tych czapkach sowieckich, no to jej się naprawdę oberwałoby amerykańskie. Tak, no cóż, powiem tak. Całe szczęście, że była Marjorie Taylor Greene, na której głupotę i rusycyzmy można liczyć zawsze. Oczywiście. Bo inaczej to nie byłoby czym przykryć. Marku, to tutaj w takim razie zgrabnie przejdziemy na rosyjskie podwórko, no bo tutaj wesoło można powiedzieć bez zmian, czystki. Jeden z 12 zastępców Szojgu. Tak jest. No i dzisiaj informacja z samego rana, moskiewski sąd oskarża go o korupcję, mianowicie chodzi prawdopodobnie o przetargi, które były wykonywane na rzecz MON, płatną jakąś protekcję. No i pytanie, co my obserwujemy? Czy to jest serio, możemy wierzyć temu, co przekazuje rosyjska prasa i rosyjski rząd, czy jednak ta sprawa ma jakieś głębsze dno? Oho. Nie, no ja w tym momencie to oczywiście będę sceptyczny. No, facet skonfliktowany z szefem GRU. Odbił żonę ważnego czynownika. A, to tego nie wiedziałem. Tak, Sadowinienki. Dalej, duży majątek. No, który tam nie ma dużego majątku? Żona na przykład Bentleya ma. No to skąd ma? No zawsze można spytać, prawda? Zawsze można spytać o relację pensja w stosunku do majątku, prawda? Od bezdomnego. Zawsze można coś znaleźć. Zauważmy, że
rewizję u niego i aresztowało Iwanowa nie GRU, a powinno GRU, tylko FSB. Czyli zarzuty będą czysto kryminalne. Zresztą już tam mowa była na ten temat. No ale dzisiaj w sądzie nie przyznaje się absolutnie do winy. Nie, a dlaczego ma się przyznać? To trzeba by było wszystkich aresztować, zwłaszcza zastępczynię, która jest ze służby finansowej, której mąż nie wiadomo skąd ma bardzo duży majątek. Także no to no, pytanie, jaka to jest rozgrywka? Czy to zmierza do osłabienia Szojgu? Na zasadzie nie wiesz, co się u ciebie dzieje na podwórku, bo na pewno Putin dał autoryzację na to aresztowanie. No tym czy bardziej, że w taki medialny sposób. Tak, czy po prostu Szojgu się pozbywa ludzi, o których lojalność wątpi. Tu możemy kilka rzeczy snuć. No, tutaj bardzo istotne jest w tym momencie, jak się dalej ta sprawa potoczy. Czy ona się rozmyje na jakieś oskarżenia, na jakieś, że tak powiem, dygresyjne zarzuty, czy też ona będzie szła jednoznacznie w celu skazania, prawda? Tylko pytanie wtedy, jak będzie ta sprawa prowadzona. No a Marku, jak ciekawy jest wątek jeden. Wiceminister obrony narodowej Rosji i cała jego rodzina posiadała paszporty Meksyku. Ale wiesz co, z tego co obiło mi się właśnie, poruszyłeś jeden temat, że te ilość paszportów powiedzmy państw Ameryki Południowej to jest w rosyjskim takim powiedzmy wyższej tej klasie społecznej taka norma. Tam jest dużo tych urugwajskich, paragwajskich. Tak. No, poza tym wiesz, poza tym co się mówi, to mówi się, że Dubaj to istino ruski garot. No tak. Marku, tam już nawet restauracje rosyjskie są. No oczywiście, ale to nie jest wielką tajemnicą. Gdzie się bawią dzieci polityków przecież największe, najważniejsze? Dzieci się bawią. Nie, oni tam już mieszkają. No tak. To już są, wiesz, to już jest... Kolonia rosyjska jest potężna, jest w tej chwili największą kolonią w Dubaju, ale właściwie chciałem mówić o czymś innym. O wnioskach z tej wojny, jakie wyciągają Rosjanie, wyciągają Amerykanie. I to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili zaczyna się w Stanach dyskusja na temat tego, jakie siły na ewentualną większą wojnę. Zaczyna się alarmowanie, że Ameryka na przykład ma najmniejsze siły powietrzne w swojej historii od 1945 roku, że one spadną do 2025 roku poniżej 5000 maszyn bojowych, że modernizacja nie jest wyjściem w tym momencie, że zamówienia są niskie, że każdy budżet, że prawodawców ogarnęła jakaś taka, trudno to nazwać czymś, ale za pewnego rodzaju zaczadzenie wizją obcinania, zwłaszcza GOP, obcinania wydatków rządowych i już budżet Pentagonu, który był święty, on święty już nie jest. Oni tną razem z wszystkim i efekt jest taki, że armia jest z roku na rok coraz bardziej osłabiana. Marku, a to nie jest tak, nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, ale uwielbiam książki historyczne i to nie jest tak, że w każdym konflikcie było tak, że gdy ten przemysł obronny przeżywał stagnację i kryzys, to zaraz się jakiś konflikt gdzieś na świecie kolejny pojawiał. Ale tu się armia skarży, nie przemysł. Tu się armia skarży i tu przemysł nic nie mówi. Przemysł mówi, no napływają do nas zamówienia, podpisujemy kontrakty. Ale to skarżą się generałowie. Oni mówią, okej, dostajemy te kontrakty, to są kontrakty na modernizację starszych typów, dostajemy sprzęt po modernizacji, natomiast nowy napływa kapaniną, a prawodawcy w kongresie, kongresmeni ścinają skrupulatnie programy. Przecież do pakietu tą ustawę, tą całą dyskusję rozpoczęło to, że do ustawy o zaopatrzeniu dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela ekipa Bidena wetknęła na zasadzie wrzuty 3,3 miliarda na flotę podwodną
bo cały czas to ścinano w kongresie. Taka schizofreniczna sytuacja, że demokraci, których podejrzewamy o bugwico, wciskają ustawę, która pomoże flocie podwodnej zakończyć opóźnione programy i de facto zwiększyć siłę US Navy. No to jest schizofreniczna sytuacja i to już najbardziej narzeka lotnictwo, które mówi, że nie jesteśmy w stanie. To powiedział wprost jeden z dowodzących generałów. Jeżeli wyślemy nasze samoloty do Azji w większym konflikcie regionalnym, nie będziemy w stanie pomóc w Europie. Taka jest sytuacja. No ale myślisz, że ten wątek wspomniany przez ciebie... Zaczyna się dyskusja o tym, jaki sprzęt, że wojna w Ukrainie pokazała, że niewielkie ilości super wyrafinowanego sprzętu to nie jest droga. No to jest oczywiste. Ja wczoraj rzuciłem, Marku, taką kwestię, że my możemy się śmiać z rosyjskich tych pojazdów rodem z filmu Mad Max, ale ich ilość najwidoczniej udowadnia, że poradzą sobie ilościowo właśnie ze sprzętem amerykańskim w znacznie mniejszej ilości. Rosjanie mają żołnierzy, wielu żołnierzy, ale tutaj trzeba dążyć, jak się wydaje, i tutaj ta dyskusja w tą stronę idzie, trzeba dążyć w kierunku sprzętu, które może być produkowany masowo, czyli tańszego. No i teraz oczywiście odzywa się pytanie o F-35 i pokrewne. Na pewno będą produkowane, ale wiesz, że w tym momencie ze względu na wojnę w Ukrainie ten sprzęt nas przeżyje, F-35 nas przeżyją. Oczywiście. Dlatego, że przedłużono ich okres działania, okres służby w Navy, Air Force i w Marines do 2080 roku. Ponieważ doszli do wniosku, że to jest bardzo dobry samolot, że można go będzie wielokrotnie modernizować, jest dobrą platformą do modernizacji, a można wyprodukować dużo. No, teraz pytanie, jaki ma być następny Abrams? Czy ma być jeżdżącym robotem, czymś, wiesz, z filmów SF, czy ma być konstrukcją prostszą, oczywiście z elektroniką, oczywiście na o wiele wyższym poziomie niż to, co zaproponują Rosjanie i Chińczycy przez następne dwie dekady, ale czy ma być konstrukcją, którą za jakieś akceptowalne pieniądze będzie można produkować masowo? I to w tą stronę idzie. Tak, Marku, ale czy Ukraińcy nie udowodnili przynajmniej pierwszy rok, a nawet pierwsze dwa lata tego konfliktu, że jednak pamiętasz tą euforię wszystkich komentatorów, gdy Ukraińcy mieli zapas a to systemów podobnych do naszych Gromów, a to systemy pokroju Javelin, to one udowadniały te szybkie, mobilne, pamiętasz, na motocyklach jednostki ukraińskie, które niszczyły czołgi praktycznie z krzaków, ewakuowały się i drogi sprzęt został zniszczony przez relatywnie tani system przeciwpancerny. No i co się okazało, jak trzeba było przejść do ataku? Okazało się, że mamy dokładnie to samo, tylko że w odwrotną stronę. No, że obrywają Leopardy, że obrywają Abramsy od dronów, od rosyjskich zasadzek przeciwpancernych, niejednokrotnie obrywają na skutek niefrasobliwości niedoszkolonych obsług ukraińskich. Czyli wieści o śmierci dużych jednostek pancernych, prawda, są przesadzone jednak. No oczywiście, że tak. No. Marku, sprawdzamy zatem, jak ten pakiet wpłynie, no na pewno na efekty to jeszcze długo poczekamy. Jeszcze może dwa słowa o tym, co Rosjanie wymyślili z tym. Jasne, że tak. Bo tutaj jest bardzo ciekawa dyskusja, taka, wiesz, taki mirror się zaczął po stronie rosyjskiej. Co? Więc tak, przede wszystkim T-14 WON jest za drogi. T-15 WON jako platforma się nie nadaje, ten sam silnik T-14 nie zrobimy. Tutaj oczywiście jest wiele słów pada, że tutaj oczywiście platforma, no ale może jakbyśmy zmodernizowali i tak dalej. Wiadomo, co Rosjanie mówią, jak trzeba jakąś klęskę zalać słowami, ale wiadomo już, że nie. Natomiast tak, staje problem KTO, bo BTR
się nie nadaje, to już mówią od roku. Terminatorki. Bumierang, Terminator Won, nie ma o czym gadać. Dwa, które zostały posłane na Ukrainę, zostały zniszczone w 2 tygodnie, czyli to nie jest droga. Czyli co będzie? Następny rosyjski czołg będzie przypominał T-90. Będzie nie rewolucyjny, a ewolucyjny. I to mniej więcej ta sama droga. Dalej, oddziały dronowe. Oddziały dronowe na pewno tutaj sami twierdzą, że Szahidy to już nie jest droga. Ale już zmodyfikowali ładunek większy. Tak, zmodyfikowali, dali głowicę 90, ale tutaj będzie właśnie, to jest początek jakiegoś rozwoju. Tutaj się przymierzają do silników odrzutowych, małych, prawda? Czyli początek jakiegoś rozwoju bardziej, nazwijmy to w miarę tanich, ale z większymi możliwościami dronów. To jest jedno. Drugie, drony FPV muszą jednak być odporne na jakieś zakłócenia. O tym mówią. Dalej następna sprawa BWP. BWP, to co mają łącznie z BMP-3, to już nie to. Czyli co będzie? Czy będzie lekki BWP i ciężki BWP? Raczej nie. Raczej postawią na jakąś platformę uniwersalną i tutaj się kłaniają różne rozwiązania, już są projektowane. No i na pewno będą chcieli pójść w większą produkcję amunicji, czyli odbudować przemysł amunicyjny, bo zrujnować to im się dobrze udało. A to no, zawsze w historii chwili, Rosji tak. Rosji tak. No ale w tej chwili już sami mówią, że to trzeba będzie odbudować, że to jest na następne 5 lat. No ale Marku, nie trzeba być wielkim analitykiem. Patrzysz na filmik Ministerstwa Obrony, a tam sprzęt, bomby rodem z II wojny światowej i oni się chwalą, jaką to wielką produkcję zaczynają teraz robić. Więc idą na prostotę po prostu, bo ta prostota się sprawdza. A no właśnie, a widzisz, do tej pory tośmy się śmieli z Rosjan, że tam nikt nie myśli. Otóż oni zaczynają myśleć, co mi się nie podoba, bo tam jest też mowa o tym, że drużyny w RE muszą obsadzać każdą kompanię, że musi być obrona przeciwdronowa, czyli po obu stronach mamy mniej więcej te same wnioski. I jeżeli wojna stanie się z powrotem wojną bardziej pozycyjną, to za pół roku, za 8 miesięcy zobaczymy już trochę inny obraz tej wojny. No oczywiście, że tak. Bacznie przyglądamy się temu, Marku, co dzieje się na Ukrainie. Ja Państwa odsyłam po zawsze trafne komentarze Marka na jego mediach społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do śledzenia całodniowej relacji na warnews.pl na Twitterze i oczywiście zostawienia kciuka w górę pod tym materiałem. A moim i Państwa gościem był przyjaciel naszego kanału Marek Meister. Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.